got a Bible that I read. I got a Bible that I read. If I don't read a good book every day like I should, it'll be nobody's fault but mine. Wojtyła był tutaj dwa razy, w 1969 i w 76, zaledwie dwa lata przed konklawę, na którym został wybrany na nowego papieża. Ojciec Święty, kiedy jeszcze był kardynałem, powiedział o tym miejscu takie piękne zdanie, że gdyby nie było takiego miejsca jak Orcze Lake, trzeba by było je wymyśleć, po prostu. Jak wiemy, Wojtyła rzadko kiedy się mylił, więc również w tej sytuacji prawdopodobnie miał rację i to miejsce po prostu musiało powstać. Tak jest. Nobody's fault of mine. If I don't read a good book every day like I should, it'd be nobody's fault of mine. Mamy nowego kanclerza, jest to ksiądz Mirosław Król, który też wiem, że tutaj no, zaprosił nową kadrę, czyli będą nowi profesorowie też po części wykładać w seminarium. Druga rzecz to szkoła średnia. Mamy też tutaj młodzież z Polski. Profesorowie i trenerzy są zachwyceni, mówią, że ta polska młodzież to są świetni sportowcy, ponieważ jest tutaj jedna z najlepszych w ogóle drużyn hokeja. 7 razy wygrali Mistrzostwa Stanu całego właśnie tutaj z naszej szkoły, z Orchard Lake. Również świetna drużyna koszykówki, mamy świetny team, drużynę wioślarzy. W tym roku też wygrali Mistrzostwa Stanowe juniorów i mamy piękne jezioro, ogromne jezioro właśnie, także też trenują tutaj, jest sekcja wioślarska. No i polska misja, która jest odpowiedzialna za, jak wspomniałem, promocję kultury, historii, edukację również, ponieważ tutaj jest szkoła języka polskiego, gdzie dzieci uczą się te polonijne polskiego. Mamy archiwa, są to największe zbiory archiwalne w ogóle w całych Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Ze względu na to, że instytucja już istnieje ponad 130 lat, bo ksiądz Dąbrowski założył seminarium, najpierw w Detroit, potem zostało przeniesione do Orchard Lake, większość zbiorów należy do zbiorów kościelnych, związanych z działalnością seminarium, szkół, które tutaj były, i księży związanych z seminarium, ale również są zbiory podarowane przez organizacje polonijne, harcerzy, weteranów, nauczycieli akademickiej, są też zbiory dotyczące dziennikarstwa, jak i osoby prywatne. Mamy oryginalne obrazy Matejki, Kosaka, zbiory monet o niesamowitej wartości, listy królewskie, królowa Bona, Jan III Sobieski, to są oryginały. To te wszystkie rzeczy, te wszystkie skarby tutaj spływały do Orchard Lake. My mamy teraz taki projekt ogromny, ponieważ próbujemy zebrać finanse, żeby wybudować nowy budynek, nową galerię tutaj na terenie tego kampusu, żeby można było wystawy zacząć organizować i pokazywać te wszystkie skarby, które Polonia tutaj ma. Także myślę, że to będzie również atrakcyjne dla Polaków w Polsce, by przyjechać tutaj na wakacje, wybrać się do nas i zobaczyć, trochę poznać tej historii Polonii, która tak przecież zawsze tą drugą część, no, naszą matkę Polkę wspierała, prawda? Szczególnie podczas okresu odzyskiwania niepodległości, walkę o niepodległość. W Detroit w okolicach powstawały organizacje, które pomagały armii polskiej na zachodzie zwerbować żołnierzy z tych terenów. I tutaj są ciekawe listy, które dotyczą właśnie tej działalności, tej organizacji, próby nakłonienia Polaków mieszkających w USA i w Kanadzie do wstąpienia do Wojska Polskiego. Po II wojnie światowej ta organizacja zaczęła pomagać żołnierzom, którzy zostali na Zachodzie ze względu na to, że komuniści przejęli władzę w Polsce, nie mogli wrócić do kraju. Większość z nich
wyjechała do Wielkiej Brytanii i USA, ale część ze względów głównie zdrowotnych, bo zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych, zwłaszcza ci, którzy wyszli z Powstania Warszawskiego, nie spełniali warunków zdrowotnych, żeby wyjechać do Ameryki. Te osoby żyły w biedzie. Są listy z podziękowaniem dla Polonii Amerykańskiej, która przesyłała im pieniądze parę razy do roku za to, że wysłali po prostu 10 dolarów. Niektóre listy są bardzo krótkie, jest tylko napisane, że dziękują. Te osoby jakby wstydziły się opowiedzieć o swojej historii, o swojej sytuacji osobistej. Niektóre listy są dłuższe i ja powiem szczerze, że w Polsce nie spotkałem się z tym. Nawet nie wiedziałem, że taka sytuacja była. Ci żołnierze po prostu żyli w nędzy. Tuż obok seminarium rozciąga się jezioro Otter Lake, ta sama nazwa, od której wzięła się nazwa całej tej miejscowości. To właśnie po tych wodach pływał na kajaku Karol Wojtyła, gdy był tu dwa razy. Ten kajak dzisiaj jest odłożony, pieczołowicie schowany w jednym z pokojów, gdzie sam Wojtyła mieszkał. To miejsce jest też wyjątkowym miejscem. Orchard Lake gościło dwa razy na swoim kampusie Karola Wojtyłę, który mieszkał tutaj na kampusie w Zamku Kanclerza, taka jest nazwa tego budynku. Również mamy kajak Karola Wojtyły, który pływał po jeziorze naszym przepięknym tutaj w Orchard Lake. Ten kajak będzie można zobaczyć i pokażę z wielką chęcią. Także jest to oryginalny kajak, którym późniejszy papież już właśnie jako Karol Wojtyła pływał tutaj i papież spotykał się i wyraźnie powiedział, będąc tutaj, że gdyby nie było Orchard Lake, to byłoby takie miejsce trzeba dla Polonii stworzyć. Mówił o tym, że powinniśmy my, Polacy, Polonia, dbać o to miejsce, by to się rozwijało, bo jest to miejsce z niesamowitym potencjałem. Na samym środku tegoż jeziora widzimy wyspę Apple Island, czyli wyspa jabłka. To podobno na tej wyspie jest pochowane ciało jednego z wodzów indiańskich. Tak mówi legenda, tak mówi tradycja. Nikt tego grobu jeszcze nie odnalazł, no ale legenda ma swoje prawa, więc możemy bądź nie w nią wierzyć.
Orchard Lake jestem zaledwie parę godzin, ale oczom nie wierzę. Szkoły, biblioteki, archiwa, kaplice, miejsca, w których mieszkał i żył Wojtyła i cała ta perspektywa na koncerty, na sale gimnastyczne, na jakieś nowe rozwiązania techniczne, jeśli chodzi o sprawy technologii. Tutaj na 35 hektarach naprawdę dzieje się coś niezwykłego i to tylko od nas, Polaków, zależy, jak długo to będzie trwało. Póki co perspektywa jest wręcz kapitalna. W tych szkołach obecnie uczy się kilkaset uczniów, przybywając z całego stanu Michigan, aby tutaj się uczyć, a część z nich prawdopodobnie zostanie księży, ponieważ tych księży tutaj w Ameryce bardzo, bardzo teraz potrzebują. Orchard Lake jest wyjątkowym miejscem ze względu na to, że to miejsce to kolebka Polonii, centrum, takie korzenie. Ze względu i dla szacunku i dla uczczenia pamięci tych ludzi, którzy po prostu oddali swoje serca, żeby to miejsce powstało tutaj, my uważam, jesteśmy dłużni jako kolejne pokolenia Polonii, jak również rodacy w Polsce, dłużni im, by to miejsce rozkwitało, było takim centrum polonijnym, dumą Polonii i dumą też Polaków, bo to nie jest tylko miejsce polonijne. My musimy to promować w ten sposób, że jest to miejsce polskie, jest to centrum, jest to serce Polonii, całego świata i tu powinniśmy właśnie pokazywać, być taką dumną wizytówką tego, co mamy w naszej kulturze, w naszej historii, miejsce, które powinno mówić przede wszystkim też właśnie o historii Polaków, historii polskości, historii Polonii, żebyśmy mogli pewne przekłamania prostować, które często gdzieś tam występują, czy w prasie, nawet w prasie amerykańskiej często się spotykamy z różnymi dziwnymi stwierdzeniami, więc mówię, to miejsce jest miejscem wyjątkowym i powinniśmy zadbać, bo jeżeli, nie daj Bóg, zabrakłoby takiego miejsca, to prędzej czy później też zabraknie takiego życia kulturalnego i duchowego i życia takiej świadomości historycznej też Polonii, bo jeżeli my nie przekażemy kolejną pokoleniom tutaj tych dzieci polonijnych naszych, a to miejsce powinno być takim miejscem, gdzie właśnie te dzieci mogą się dowiadywać pewnych tych rzeczy, konkretów, kolejne pokolenia Polonii i zaszczepiać tą miłość do polskości, miłość do tych walorów, które niesie polskość w sobie, to będzie nieciekawa sytuacja. While I'm working out in the bright hot sun, out here working till the day is done. Pushing, picking, working for the Lord. Sweating, sweeping, cleaning for the Lord. Yes, I'm working for the Lord's side. Yeah, I'm working for the Lord's side. I'm working. Hey, I'm working on the Lord's side. Yes, I'm working on the Lord's side. Hey, I'm working on the Lord's side.